Cześć, witam Was z Rio de Janeiro. Jak widzicie, w tle Jezus, jezioro Lagoa, na którym nasi kajakarze, kajakarki w zasadzie zdobyły dwa medale na Igrzyskach Olimpijskich. Mam nadzieję, że nasi para kajakarze też się równie dobrze spiszą. Kajaki to sport, który świetnie rozwija mięśnie grzbietu. No i dzisiaj może właśnie coś o tych mięśniach grzbietu. Generalnie, niezbyt skomplikowane ćwiczenie, które zadba o to, żeby Wasze mięśnie grzbietu były prawidłowo napięte, czyli żeby Wasze łopatki były ustawione mocno w tył i w dół, bo w tej pozycji możecie dobrze oddychać, dobrze funkcjonują Wasze barki i macie prawidłową, wyprostowaną, zdrową postawę ciała. Ćwiczenie jest dosyć proste i na pewno gdzieś tam już nawet na lekcjach WF-u kiedyś się wykonywaliście, ale jest jedna mała alternatywa. Wystarczy położyć się na brzuchu. Leżąc na brzuchu, pierwsze co muszę zrobić, to mocno ściągnąć łopatki w tył, w dół. Tak jakbym chciał je schować do kieszeni na pośladkach. I w tym momencie kciukami celuję do góry, łokcie są absolutnie wyprostowane, głowa zwrócona ku dołowi, staram się tak wysoko jak tylko mogę unieść ręce ku górze, zatrzymuję na 3-4 sekundy, powoli odpuszczam, mogę nie dotykać dłoni do podłogi, mogę chwilę odpocząć i z wdechem ponownie ściągam łopatki mocno w tył, w dół, w stronę bioder, ręce wyprostowane, kciuki zwrócone ku górze. W tym ćwiczeniu przede wszystkim powinniście poczuć mocne napięcie w okolicy mięśni grzbietu. Nie powinniśmy czuć dużego obciążenia w barkach. Stąd bardzo ważne, żeby łokieć był wyprostowany, a kciuk celowo faktycznie ku niebu. Tak jak tutaj u nas dzisiaj delikatnego pochmurnemu niebu w Rio. Jeżeli chcielibyście znaleźć więcej materiałów w temacie zdrowej postawy ciała, jeżeli chcielibyście zadbać o swoją prawidłową ruchomość swojego ciała, odsyłam Was na naszą platformę STP, linki znajdują się poniżej, tak więc klikajcie, zapraszam do oglądania, kibicujcie nam w Rio de Janeiro na Igrzyskach Paralimpijskich. Pozdrawiam, Marek Kulczyński.